Franku, opowiedz nam, kim jesteś i co robisz na konferencji? Ja jestem uczestnikiem Wamlu, jestem Franek. Robiłem jeden z projektów. Robiłem projekt filmowo-społeczny. Nie wiem, czy jest pewna odpowiedź na pytanie? Okej. Nie to zabraliśmy, no to jestem z Wamlu. Jak większość z nas tutaj. Co robisz? To dzisiaj mówiliśmy o swoich projektach. Jem teraz. A twój projekt dotyczył? Mój projekt dotyczył warsztatów, które przeprowadzaliśmy w szkołach, w szkołach z działami gimnazjalnymi na warszawskiej Białołęce i Żoliborzu. Tak, pod nazwą Partycypaci w pomysły bogaci. Opowiedz, czym się zajmował twój projekt? Mój projekt pokazywał pewien problem, jakim jest nietolerancja w Warszawie, nie wiem, na terenie Warszawy, wśród ludzi. Był raczej, nie był rozwiązaniem, był raczej diagnozą i przedstawieniem problemu. Staraliśmy się, żeby projekt był jak najbardziej obiektywny i jak najbardziej pokazywał ten realny problem. Mhm. Ja i moich 3 znajomych robiliśmy... Nasz projekt jest w trakcie realizacji. Będzie to jeden dzień warsztatów, paneli o artystach i związane z malarstwem, fotografią i rysunkiem, które odbędą się 3 lutego. A ty jesteś z Wamlu i robiłaś w ramach Wamlu projekt. Tak. Czym się zajmował twój projekt? Czego dotyczył? Nasz projekt dotyczył samoobrony wśród młodzieży. Zaangażowaliśmy takie wydarzenie i razem z Senseiem zostało to przeprowadzone i mówiliśmy w sumie o samoobronie, o tym, co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy zostaniemy napadnięci, nie ma nikogo, kto by nam mógł pomóc. I to w sumie tak. Cześć Maju, ty jesteś organizatorką dzisiejszej konferencji i działasz w Fundacji Szkoła Liderów. I powiedz mi, czym się zajmujecie na co dzień? Szkoła Liderów zajmuje się szeroko pojętym przywództwem i liderstwem, czyli formami przywództwa, jak również ludźmi, którzy są liderami. I takim hasłem przewodnim szkoły jest to, że liderzy są wszędzie. My wiemy, jak ich znaleźć i wzmocnić. I tym się zajmujemy, czyli wzmacnianiem liderów. I co ci się najbardziej podoba na konferencji? Co mi się najbardziej? W sumie to, że słyszałam o wielu projektach, ale nie... Jakby zaskoczyło mnie, że im tak bardzo, tak dobrze im poszło i w sumie cieszę się i że właśnie, że możemy coś zmieniać i jakby cały ten wam, że możemy zmienić coś w Warszawie. I na konferencji spotkaliśmy bardzo dużo młodych ludzi. Wy często pracujecie z młodymi, prawda? Raczej nie. To właśnie ten obszar młodych to jest rzecz, w którą nasza fundacja weszła całkiem niedawno. Zwykle naszymi beneficjentami naszych projektów byli ludzie dorośli. I teraz ten Warszawska Akademia Młodych Liderów jest wejściem fundacji w trochę taki dla niej nowy obszar. Ogólnie konferencja jest bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ mogliśmy zobaczyć efekty naszej pracy i porównać to, czego się spodziewaliśmy po naszych znajomych, z tym, co tak naprawdę wyszło. Ponieważ, jak pewnie sam zobaczyłeś, większość projektów się zmieniała. Twój projekt też się trochę zmienił, nasz się bardzo zmienił. To było ciekawe zobaczyć, jak się ludzie rozwijają. Jest to projekt taki stricte szkoleniowy dla liderów właśnie z młodzieżowych rad dzielnic, Młodzieżowej Rady Warszawy, samorządów uczniowskich i grup nieformalnych, zbierający różnych młodych ludzi, którzy chcą działać i działają i właśnie pracujący z nimi nad tym, żeby działać tak lepiej. W ramach tego projektu młodzi ludzie realizują swoje własne projekty, które na tej konferencji mieliśmy okazję obejrzeć. Super. We'll be right back.
Super, dzięki, idealnie.